Miłosz Kłeczek, dobry wieczór Państwu. W zasadzie dzień dobry, dobry wieczór, ale tym programem rozpoczynamy już wieczorną publicystykę w Telewizji Republika. Przypominam, od wtorku do piątku spotykamy się od godziny 17.30 i jesteśmy razem prawie do godziny 19. .00. Zwyczajowo mój program jest podzielony na kilka części, dzisiaj również trzy części. W każdej politycy znakomici i znane twarze Państwu doskonale. Między innymi z sejmowych korytarzy czy z sali plenarnej ze studia telewizyjnego. Rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach politycznych tego dnia i dni ostatnich, dni mijających. Dzisiaj mamy także gościa specjalnego. Bardzo często zdarza się, że w moim programie także znajdujemy czas i miejsce dla gości specjalnych. A dzisiaj gościem specjalnym w drugiej części będzie były wicepremier, minister aktywów państwowych, Jacek Sasin. A ja teraz już witam gości części pierwszej, pani poseł Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, Dzień dobry, dobry, witam serdecznie. Oraz Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Witam panią. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pierwsza, pierwszy temat, pierwszy obszar to 14 emerytury. We wrześniu emeryci i renciści otrzymają co prawda 14, ale ta obietnica z kampanii wyborczej, to co było dane, będzie utrzymane, nie została spełniona i dzisiaj wracamy do kwestii 14 emerytury, bo pojawiały się szanowne panie takie głosy. Że być może rząd się ugnie, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządzany przez lewicę, że Ministerstwo Finansów zarządzane przez platformę obywatelską, że się dogadają, że się ugną i że czternastka będzie wyższa, że będzie w takiej samej wysokości jak rok temu, czyli 2650 zł brutto 2200 na rękę. Tymczasem rząd się nie ugnie, i to już wiemy. Emeryci i ręciści otrzymają 900 zł mniej. Prawie 900 zł mniej. No, pytanie do, do pani poseł Nowogórskiej. Dlaczego rząd się nie ugnie? Panie redaktorze, to jest trudne pytanie. Czemu się nie ugnie? Gdyby to ode mnie zależało, już dzisiaj podjęłabym no taką decyzję. Że wszyscy tak tutaj w tym studiu mówią. Gdybym to ja decydował, no tak, no, ale tak. państwo tworzycie no tę tak. te, te koalicję. Tworzymy, tworzymy tą koalicję i tutaj oczywiście się nie, nie wypieram, że jestem członkiem koalicji, bo jestem. Moje ugrupowanie jest członkiem koalicji. Natomiast tak jak mówię, no, ja bym chciała, żeby rzeczywiście seniorom żyło się lepiej w naszym państwie. Ja przy swoim biurze poselskim mam zespół, który jest takim moim ciałem doradczym w sprawach właśnie dotyczącym seniorów mhm. i oni też wskazują bolączki, problemy i, i, i wiele takich spraw, które jeszcze wymaga uregulowania. Oczywiście tutaj kwestia tej 14. emerytury. No e, wzbudza też wiele kontrowersji i wiele dyskusji w środowiskach senioralnych, to też trzeba uczciwie powiedzieć. Natomiast e, ja wierzę do samego końca, Panie Redaktorze, że mimo wszystko, że mimo tych różnic e, e, zdań e, Ministerstwo Finansów z ministerstwem, e, e, które zajmuje się sprawami seniorów, e, się dogada. Znaczy tutaj myślę, że sprawa jest zamknięta, pani poseł. Minister Domański jasno powiedział, że ustawa przewiduje, że ta czternastka należy się w wysokości minimalnej emerytury. Oczywiście decyzją rządu można ją podwyższyć i z takiej możliwości, z takiej furtki skorzystało prawo i sprawiedliwość, ale w tym roku rząd decyduje, że we wrześniu będzie ona wypłacona zgodnie z ustawą w wysokości minimalnej emerytury. Czy w Pani ocenie sytuacja emerytów i rencistów poprawiła się na tyle, biorąc pod uwagę no, bardzo wysoką inflację, która w ostatnim czasie też spadła, ale perspektywę podwyżek cen energii, perspektywę podwyżek cen gazu, ceny żywności, które też są wyższe od tę 5% stawkę VAT-u? To znaczy, co uzasadnia dzisiaj decyzję, żeby emerytom na mocy rozporządzenia, tak, bo to rozporządzeniem, nie podnieść tej czternastki do do tych pieniędzy, jakie były 2200 na rękę. Dlaczego im zabierać? Wydaje mi się, panie redaktorze, to jest moja to jest moja ocena. No właśnie. To jest moja ocena. Wydaje mi się, że powodem chyba tego stanu, tej, tej decyzji o niepodwyższeniu tej emerytury są duże wydatki na uzbrojenie i to, co w tej chwili również jest związane z dodatkowymi zakupami, z inwestycjami, które będą rozpocznione. To jest moja interpretacja, moja indywidualna interpretacja. Natomiast tak jak, tak jak mówię, wydaje mi się, że. To życie we współczesnym świecie jest trudne, bo nie żyje się łatwo. Jest wiele problemów, nie tylko zdrowotnych, z którymi również seniorzy się borykają. I tutaj ta czternasta emerytura, gdyby była ciut wyższa, na pewno byłoby lepiej. Byłoby lepiej. Pani poseł mówi o dużych wydatkach budżetowych. Ja przypominam, że te czasy, kiedy wprowadzano trzynastą czy czternastą emeryturę, to też były duże wydatki budżetowe. Oczywiście. Pandemia COVID-19, tarcze antykowidowe, tarcze osłonowe dla przedsiębiorców, I umarzane, umarzane podatki, umarzane. Składki zus dodatki tak. dla jednoosobowych działalności gospodarczych, a mimo wszystko pieniądze znajdowały się dla emerytów i rencistów. Co więcej, Podwojono wydatki na zbrojenia, podwojono wydatki na służbę zdrowia. Czy wraca jakiś imposybilizm Donalda Tuska? Jak najbardziej. I muszę powiedzieć pani poseł, że nie znamy tego powodu obniżenia wysokości 14 emerytury. Ja jestem. A były przewodniczącą, takie interpelacje? Zaraz powiem. Jestem przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. I za chwilkę powiem o dezyderacie, który podjęliśmy, ale także założyłam parlamentarny zespół do spraw seniorów. A ja będę miał, miał dla pani niespodziankę. Dobrze, i na tym zespole dzisiaj, panie redaktorze, miał być obecny pan minister, a właściwie zaprosiliśmy panią minister rodziny pracy i polityki społecznej. Nie przyszła. Zaprosiliśmy panią minister do spraw polityki senioralnej. Nie przyszła. Przyszedł przedstawiciel. Natomiast z ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej nie przyszedł nikt. A miało być pytanie bo taki był porządek obrad dzisiejszych o przyczyny obniżenia wysokości. 14. Emerytury. Ale Pani Poseł, czy, bo, bo, bo dzisiaj resortem pracy rodziny, pracy polityki społecznej zarządza Lewica. Pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Lewica, jak jeden mąż, popiera projekty socjalne, popierało 13, tak, 14, 500+. Projektu... Dlatego jak to możliwe, że ta socjalna Lewica, która chce, żeby żyło się lepiej, dzisiaj podpisuje się pod niższą 14 Panie, emeryturą? Tak, że... Wiemy już, że tak naprawdę koalicjanci Platformy Obywatelskiej nie mają nic do powiedzenia. Widzimy to po wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego, że Donald Tusk po prostu zjada swoich koalicjantów. Ale słyszeliśmy też jednego z polityków koalicji rządzącej, który mówił, że nie mają projektów, nie mają planów do września, nie wiedzą, co będą robili. Z drugiej strony, Donald Tusk nie pozwala realizować tych projektów ani lewicy, ani trzeciej drodze, z którymi te formacje szły w wyborach parlamentarnych. A obarcza winą swoich. No dobrze, pani poseł, ale jeżeli, jeżeli Lewica i Trzecia Droga płacą polityczną cenę za to, że. Podejmują decyzje takie, jakie przychodzą z kancelarii premiera czy z gabinetu samego premiera Donalda Tuska nie wybijają się na żadną autonomię. Lewica wprowadza trzech europosłów, trzecia droga wyłącznie trzech, trzech europosłów, Euro no to może jest ten moment, kiedy właśnie na przykład lewica powinna powiedzieć nie, nie zgadzamy się na niską 14 emeryturę. Chcemy, żeby była wyższa, powinni zaprotestować. Przecież mają te głosy, które tak. dają gwarancję większości sejmowej. Dlaczego lewica tego nie robi? Prawoskowo wydawałoby się, że tak to powinno wyglądać. Bo rzeczywiście i Lewica i trzecia droga. Oczekiwałoby się, że w tej sytuacji powiedzą nie. Zresztą politycy tych formacji, chociażby pan Marek Sawicki, powiedział, powiedział wyraźnie: Ja sobie zapisałam. I trzecia droga: jeśli nie postawić sprawy jasno, to niech się rozwiąże. Z kolei pani poseł od pana Szymona Hołowni powiedziała w jednym z programów, w których brałyśmy udział: Koalicja zbyt bardzo jest skupiona wokół Donalda Tuska. No, mówią jedno, robią drugie. W Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej we wtorek Przyjęliśmy dezyderat. Dezyderat zaproponowany przez posłów, prawa, przez posłów Prawa i Sprawiedliwości pracujących w tej komisji. Dezyderat do y, Rady Ministrów w sprawie poprawy sytuacji osób starszych i przywrócenia wysokości 14 emerytury do poziomu z ubiegłego Dobrze, roku. Powiedziałem, że, jest ten dokument. że będę miał niespodziankę dla pani poseł. Ja przejrzałem, oglądałem posiedzenie tej komisji. Poprosiłem też wydawcę, żeby przygotował fragment posiedzenia tej komisji. Komisja Polityki Senioralnej, szanowni państwo, przyjmuje Dezyderat, no czyli takie pismo, wniosek jednej instytucji do drugiej z pewnym apelem. A tutaj apel posłów Prawa i Sprawiedliwości do premiera Tuska jest taki, żeby czternastka była w tej samej wysokości, co w tamtym roku, czyli 2,200 na rękę. Ale jak to możliwe, że komisja, w której rządzący mają większość, przyjmuje ten dezyderat, a jednocześnie nie chce wprowadzenia wyższej czternastki. Ano tak, że Przedstawiciele partii rządzącej nie wzięli udziału w tym głosowaniu. Co więcej, ostentacyjnie opuścili posiedzenie komisji, kiedy ten dezyderat był poddany pod głosowanie. I chciałbym, żeby Państwo zobaczyli, jak zachowali się przedstawiciele Platformy i Lewicy, tak? bo jeżeli dobrze pamiętam i Trzeciej, te... drogi. I trzeciej drogi, kiedy padła propozycja, głosujmy wniosek, apel do premiera, żeby czternaste emerytury były wyższe. Proszę zobaczyć, jak zachowuje się dzisiaj Lewica, Trzecia Droga i Platforma Obywatelska. Czy Pani Przewodnicząca ma jakąś uwagę? Mam uwagę do tego, że nie powinniśmy tego dzisiaj procedować właśnie dlatego, że dostaliśmy to w trakcie posiedzenia Komisji. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Alicja Chybicka. Ja popieram to, co powiedziała Przewodnicząca Iwona Kozłowska, że w ten sposób nie powinno się robić choćby dla dobra naszej współpracy i w związku z tym no, opuszczę Państwa, bo sądzę, że my po prostu tu stanowimy jakby osoby niepotrzebne. Dziękuję bardzo. Nie stanowicie Państwo osób niepotrzebnych, absolutnie. Bardzo proszę Pani I za tym przykładem kolejni posłowie z większości sejmowej opuścili posiedzenie komisji. Tak się nie, nie robi dla, dobre, dla dobra naszej współpracy. Pani poseł z PSL, jak pani to rozumie, że dzisiaj, no bo tam też byli u przedstawiciel Trzeciej Drogi, że opuszczają posiedzenie no, komisji, komisji mają pretensje. Trzeciej bo, drogi tak, bo ja, ja tak. został. Zupełnie. Wyszły pani poseł z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, poseł y, Trzeciej Drogi i pani poseł z lewicy zostali, procedowali i wstrzymali się od głosu. No dobra, czyli nie poparli. Nie poparli, ale, ale jak, też nie jak, jak, jak pani w ogóle ocenia takie zachowanie, że poseł na Sejm mówi, że nie przystoi, pod Dawać pod głosowanie wniosku do premiera, żeby czternastka była wyższa i opuszcza posiedzenie komisji. Wie, wie pan, to, to nie są moje standardy pracy. No ja wiem dlatego pani moje... jest gościem tego programu, bo z panią można porozmawiać. To nie są moje standardy pracy, natomiast ja jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań czy też dyskusji, że nawet jeżeli są stanowiska, które różnią poszczególne osoby przynależne do danych ugrupowań, bo każdy z nas przecież należy do jakiejś partii. To można rozmawiać o sprawach ważnych dla społeczności, które powinny łączyć. Normalnie no, nawet czasem można mówić i dyskutować na argumenty, natomiast nie wolno się obrażać, no bo w polityce nie wolno się obrażać. Ale tak politycznie to wam przysparza poparcia, czy wam odbiera to poparcie, kiedy przecież PS chyba też popierało 500 tak? Tak, 500. Kiedy plus, popieracie tak. te programy społeczne, a później jednocześnie i gwarantujecie, że to, co zostało dane, będzie utrzymane, a później. Minister Finansów mówi, nie ma pieniędzy i państwo nie protestują. To wam przysparza poparcia, czy odbiera wam poparcie? No, tutaj bym właśnie chyba powiedziała, że to jest takie dyskusyjne, że chyba nam nie przysparza. No właśnie, natomiast, to czemu, czemu nie natomiast, ma tego zdecydowania? Ja nie mówię u pani poseł, ale u liderów. Natomiast rzeczywiście tutaj pan redaktor ma rację, bo my za tym świadczeniem 500+, które było podejmowane przez państwa, przez państwa rządy, myśmy głosowali za chyba jako jedyne ugrupowanie tak. opozycyjne. W, w Sejmie, więc tutaj te rozwiązania, które służą Polakom, popieramy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja wyrażam swoją opinię. Moja opinia jest taka, że ta emerytura powinna być taka, jak była poprzednio. A, A jaki to koszt, gdybyśmy dali? Macie to wyliczone? Ja w tej chwili tego nie pamiętam. Ja mogę tylko powiedzieć, że łącznie te wszystkie wydatki, jeśli chodzi o 13, 14 emerytury, waloryzacje procentowo kwotowe, to było 200 miliardów złotych. Wsparcie dla seniorów w 2023 roku to ponad 70 miliardów złotych. Znaczy kilka miliardów Natomiast, więcej trzeba by no tak, na pewno znaleźć. Panie profesorze, ale skoro premier, czy wtedy kandydat na premiera Donald Tusk, mówi: nic co dane nie zostanie odebrane, a po kilku miesiącach rządów, na Radzie Ministrów stawia taką propozycję, i ta propozycja uzyskuje większość, i żaden z koalicjantów, ani Trzecia Droga, ani Lewica nie mówi, że to jest coś niewłaściwego. Platforma Obywatelska podczas tego posiedzenia komisji była obrażona, jakim prawem my w ogóle postawiliśmy projekt dezyderatu na posiedzeniu komisji. No przecież próbowali nam odebrać prawo do inicjatywy poselskiej, każdy z nas miał. Do tego Dobrze, było, przepadło. Idziemy dalej, kolejny temat. Zobaczymy jak się sprawa zakończy, ale pewnie nie będzie tutaj niestety dobrej informacji dla seniorów. Natomiast Szanowni Państwo, Pani Poseł Nowogórska przyznała, że kwestia niższej czternastki raczej trzeciej drodze nie przysporzy poparcia. Pytanie, czy inna inicjatywa, z którą wyszła Lewica, przysporzy poparcia przede wszystkim PSL-owi? Zaraz pani poseł Nowogórska odpowie na to pytanie, bo mnie się wydaje, że jeżeli PSL zgodzi się na to, na co już podobno się zgodził, no to nie ma czego szukać w przyszłym Sejmie. Anna Maria Żukowska. Na finiszu, na przykład związki partnerskie, jeżeli chodzi o lewicę, i po to jesteśmy w rządzie, na żeby. W finiszu są to związki dowieść. partnerskie, Myślę, trzecia droga się zgodzi. Myślę, że w tym tygodniu będziemy mogli to już ogłosić. A naprawdę? Pani rozmawiała z przedstawicielami PSL-u? Rozmawiałam z przedstawicielami naszymi w rządzie. W sobotę jest Parada Równości w Warszawie. Myślę, że to będzie też dobra okazja, żeby o tym powiedzieć, ale nie wyprzedzajmy, nie ja jestem ministrą równości, także. Ale to bardzo ciekawe. Czy to, Myślę, to znaczy, że jest zgoda nadzieją, koalicji na wprowadzenie się. związków partnerskich? Tak. Jest zgoda? Tak. To zaskakujące. Jak wam się to udało? No Udało się właśnie poprzez bycie w rządzie. Gdybyśmy w nim nie byli, to by się to pewnie nie udało. To są rzeczywiście miesiące negocjacji, przekonywania i tutaj bardzo wielką robotę zrobiła pani minister Katarzyna Kotula. I to mam nadzieję, że niedługo będzie mogła się tym Kośnia, sukcesem pochwalić. Ładysław Kośniak i Szymon Hołownia się zgodzili? Mówię, że nie wyprzedzajmy. Powiedziałam już i tak dużo. Nie chcę tutaj zabierać też pani ministrze jej pola. Ja się uśmiecham, ale mam tutaj panią poseł Nowogórską z PSL-u, a koleżanka z Koalicji Sejmowej Większościowej mówi, że na Paradzie Równości ogłoszą dobrą nowinę, że trzecia droga wyraża zgody na związki partnerskie. No, to pytanie, na co Kośniak, gdzie Kośniak-Kamysz was chce wyprowadzić? W końcu partia chłopska, czyli prowadzi was w pole, rozumiem. Drogą Szczere do nikąd, pole. Drogą donikąd, pani poseł. Ja, ja się uśmiecham, panie redaktorze, dlatego że z tego, z tego, co sobie przypomniałam, gdzieś na korytarzach sejmowych ta informacja już przemknęła. I co się okazało? Okazało się, że Władysław Kośniak-Kamysz, nasz lider, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, o niczym nie wie, a... Ale jak pani Żukowska zapewnia, że liderzy trzeciej drodzy, drogi są na tak, a że liderów z, jest dwóch, Chołownia i Kamysz, Liderskim, że, że z Kosiniakiem, nikt prezesem Kośniakiem nikt nie rozmawiał, Chołownia też nie wie o niczym. W związku z czym uśmiecham się, bo to są rzeczy, które z nami nie zostały ustalone. Ale a to nasze pr... stanowisko w tej sprawie jest jasne i niezmienne, panie redaktorze. No nie wiem, bo pani poseł Żukowska mówi, że zostało ustalone i że dobra nowina na paradzie równości, na paradzie równości, ale zostanie przekazana. Czy pani poseł Nowogórska z ręką na sercu, czy pani rozmawiała z Kośniakiem Kamyszem? i hołownią, i pani od nich osobiście wie, że nie ma zgody na to? Czy pani też coś słyszała na korytarzu? E, ja to słyszałam od Marka Sawickiego, e, panie na redaktorze. A to, że Marek Sawicki jest wiarygodnym posłem... Dobrym ministrem kiedyś, więc ja nie mam podstawy mu nie wierzyć, panie redaktorze. Ale to może Marek Sawicki sam nie poprze, to ja bym akurat nie, nie, nie. w to uwierzył. Nie, nie, ale czy, nie, nie. czy jest część posłów PSL-u, którzy poprą związki partnerskie? To są, panie redaktorze, kwestie, o których myśmy też mówili już dawno, bo też ta kwestia gdzieś tam w przestrzeni publicznej się pojawiała i wtedy było jasne nasze stanowisko że nie zgadzamy się na adopcję dzieci przez pary e, 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 jednopłciowe, tak, dziękuję, przez pary jednopłciowe, nie, nie zgadzamy się, bo to jest, to jest wbrew po prostu naszemu światopoglądowi. Możemy dyskutować ewentualnie o prawie do dziedziczenia, do wspólnego rozliczenia i o prawie do dostępu do informacji medycznej. Proszę bardzo, te kwestie jak najbardziej, natomiast żadne inne nie, panie redaktorze. My kiedyś mówiliśmy, że koalicja europejska sprzed pięciu lat nie posłużyła PSL-owi, bo Dokładnie. wprowadza wprowadzą PSL w te nurty liberalno-lewicowe, no ta ostatnia koalicja jeszcze bardziej im nie posłużyła. Natomiast no, jak mamy odbierać zapowiedź pani Anny Marii Żukowskiej, która z, z taką stuprocentową pewnością i z satysfakcją wewnętrzną jednak mówi w poważnej audycji radiowej, że jest zgoda liderów większości koalicji, żeby związki partnerskie przeprocedować. Bez PSL-u to się nie wydarzy. Tutaj słyszymy, że Lewica już ma te gwarancje w PSL-u. Proszę zobaczyć, że lewica jest za tym, żeby wprowadzić związki partnerskie, ale nie jest za tym, żeby utrzymać wysokość 14 emerytury dla seniorów i wesprzeć seniorów w sytuacji grożących drastycznych podwyżek energii, gazu, wody, czy już szalejącej drożyzny w sklepach po tym, jak zaniechano 0% WADU na żywność. Ale to są jakieś ale wrzutki medialne. Lewica chce osłabić ja myślę, że pozycję PSL-u. O co chodzi? Widzimy już, że w tej koalicji trzeszczy, widzimy już, że przy wyborach, przy wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, również koalicjanci opcji, która dzisiaj rządzi, zaczęli siebie nawzajem obarczać winą. Pani Anna Szolnik-Wielgus obwiniała PSL za to, że nie mogli swoich projektów realizować. Donald Tusk nie pozwala im tych projektów przeprowadzać, a z drugiej strony pan powiedział, że Koalicja Europejska nie posłużyła PSL-owi, ale też PSL-owi nie posłużyły wcześniejsze rządy z Platformą Obywatelską, który to ten sam Donald Tusk uczynił twarzą dwóch najgorszych dla Polaków wtedy projektów, czyli odebrania pieniędzy z OFE, które okazały się być pieniędzmi według Donalda Tusk'a publicznymi, a nie prywatnymi Polaków, ale również kwestia tego, że kosiniak, Władysław kosiniak Kamysz był twarzą tego najgorszego projektu, czyli wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. I coś, co dziś Tylko... robi Władysław kosiniak Kamysz? Jest w rządzie z Donaldem Tuskiem. Przepraszam, ale dla mnie jest to syndrom sztokholmski. No tak, ale pani, pani poseł też trzeba powiedzieć, że wtedy za tę decyzję my jako Polskie Stronnictwo Ludowe ponieśliśmy e, no surową tak, karę. No dostaliśmy, dobrze, ale dostaliśmy. Znowu idzie tą Donald samą Trumpę? drogą. Bo Chodzi mi o to, że trzeba, że w polityce warto wyciągać wnioski. Ale Jeśli się wtedy sparzyliście, jeśli wtedy Donald Tusk mm. wykorzystał w taki sposób Władysława Kosiniaka-Kamysza, ośmieszył was tak naprawdę. Dzisiaj robi to samo. Proszę zobaczyć, co się stało w sytuacji tej kwestii związanej z e, bezpieczeństwem żołnierzy na granicy? E, pro, proszę pozwolić, że przytoczę e, cytat. To będzie tweet jednego z dziennikarzy. On się pojawił w poniedziałek, w dzień po wyborach. Rozmawiałem z kilkoma politykami trzeciej drogi. Wszyscy są przekonani, że to ludzie Donalda Tuska sprawili, że info o zajściu z żołnierzami i żandarmerią wojskową mówimy o tym zakłócił kajdanki wypłynęło przed wyborami. Ich zdaniem premier chciał uderzyć w wicepremiera Kośnika kamysza i osłabić wynik nich Ale roku. sam dostał rykoszetem. A jesteście z nimi. Tego nie rozumiem, pani poseł. Panie, panie, panie redaktorze, pani poseł, to są, trudne, to są trudne sprawy, które no, nie zawsze da się wytłumaczyć racjonalnie. Natomiast jeżeli się zdecydowało na pójście w koalicji, to mimo wszystko, mimo że są różnice zdań, próbujemy współpracować. Przywołany przeze mnie przed chwilą Marek Sawicki powiedział, że już najwyższa pora, żeby ta koalicja, te rządy stały się rządami koalicyjnymi. I ja mam nadzieję, no tak że po wyzwani, wyzwani, pani, pani poseł. mam nadzieję, pani, pani poseł, że po wyborach wszystkie strony koalicji rządzącej usiądą do jednego stołu i powiedzą, teraz nasze projekty. Okay. Teraz nasze projekty, które chcemy wprowadzić w życie. Ale po wyborach 2027? 2027 czy czy? Ja mówię, Właśnie, no po, po, po tych wyborach do Europarlamentu, które już teraz są za nami, prawda? I też wyciągnięte są wnioski z tych wyborów po wszystkich stronach politycznych. Więc tak jak powiedział mój kolega Marek Sawicki, na pewno takie rozmowy męskie, męskie nie, będą. Poproszę, Ale prawo. jeszcze, jeszcze tylko jedną rzecz, nie. pani poseł. Czy jeżeli dzisiaj lewica mówi... Będzie zgoda PSL-u na związki partnerskie. Pani jako poseł PSL-u, posłanka PSL-u mówi, nie będzie zgody. Jest informacja, że liderzy już uzgodnili to. Czy nie powinien pan premier Kośniak kamysz po prostu podać jasnej informacji, nie ma i nie będzie mojej zgody? Pan premier Kośniak kamysz milczy. Dlatego my o tym dyskutujemy, bo nie ma komunikatu lidera PSL-u. Pana ministra, naszego wicepremiera Władysława Kosiniaka komunikatu nie ma, bo jest w Brukseli. No ale Mówię, przepraszam. No to mógłby zakwitować chyba dostęp mi, do internetu Ale ma. proszę mi uwierzyć, proszę mi uwierzyć, że e, komunikat w tym temacie będzie bardzo jasny i czytelny i zrozumiały no, i takie jak Mam nadzieję, to na koniec krótkie pytanie do okay. państwa. Pan profesor Czarnek w jednym z wywiadów powiedział tak: Ja wierzę w koalicję PiS, PSL, Konfederacja. A wy wierzycie w taką koalicję? Może najpierw PiS? Ja wierzę w koalicję z formacjami, które mają w sercu Polskę tak naprawdę. Które nie A ja pytam o tę konkretną. Sobie, proszę nie dyplomatycznie nie, dyplomatycznie, nie uciekać. PiS, Konfederacja, PSL. Wierzę pani w taką proszę koalicję w za 3 lata. Formacje, które nie przypinają sobie pustych serduszek. Wierzę, jeżeli tylko będą chcieli. Bo rzeczywiście, ja jestem bardzo zdumiona tym, bo tak naprawdę po tych wyborach pani poseł do Parlamentu Europejskiego to widać tylko jedno, że coraz bardziej iskrzy i są coraz większe tarcia w tej koalicji. I proszę zauważyć, dzisiaj również w Sejmie był procedowany projekt trzeciej drogi Szymona Hołownia, ale trzeciej drogi, który prezentował pan Ryszard Petru przywrócenia handlu no w udziele. To na, do gdzie, trzecią gdzie, ale część programu... trzecia droga, ale to trzeba też powiedzieć, że, że przedstawicielka Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za tym projektem. Mamy tyle wspólnego, mamy bardzo wiele w, wspólnych spraw dla dobra Polski. Ale wy nie jesteście Mam za nadzieję, tym przecież. Że, <laughs> za czym? No za przywrócenie mnie A nie nigdy handlowy. w życiu, no absolutnie. Nie PSL. Jesteśmy, ale PiS, ale pytam, nie o, o konfigurację. PiS, PSL, sprawy. Konfederacja. Pani wierzy w taką koalicję? Panie redaktorze, ta kadencja Sejmu to jest moja druga kadencja koledzy, którzy wcześniej zasiadali w Sejmie, opowiadali, jak to było, kiedy z naszego klubu wyciągano jednego posła, właśnie, przepraszam, że to powiem, przez Prawo i Sprawiedliwość, po to, żeby nas pozbawić na podmiotowości. Polityryka, no, podmiotowości. Ja, no wiem. ja wiem, że to jest polityka, ale trudno budować dobre relacje, kiedy tak naprawdę widzi się tylko podszczypywanie i, i działanie na, na, na szkodę drugiego ugrupowania. A co dzisiaj to robi Tusk wobec was? No, Zachowuje się o wiele są... gorzej, a jesteście w koalicji, ja jest pani poseł. także zjadanie, pani ja myślę, że wszystko w polityce możliwe. Bardzo panią serdecznie dziękuję. Joanna borowia Kurszula Nowogórska, czyli PSL Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panią za obecność w studiu. To była pierwsza część programu, a za chwilę były wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Kilka minut przerwy, ale proszę nie przełączać kanału.